SMS-em poinformował rodzinę, że zamierza popełnić samobójstwo. 39-latek został odnaleziony, życie ocalone, ale łatwo nie było. W minioną sobotę dyżurny suwalskiej policji został powiadomiony o zaginięciu mężczyzny, który chce odebrać sobie życie. Zaniepokojona rodzina powiadomiła policję, że 39-latek bez stałego miejsca zamieszkania poprzez SMS-y informuje ich o zamiarze odebrania sobie życia. Policja niezwłocznie rozpoczęła akcję poszukiwawczą. Funkcjonariuszom udało się skontaktować z mężczyzną, ale na szczęście nie dali wiary temu, co mówił im przez telefon. A nie chciał pomocy, odpowiadał, że wszystko jest już w porządku. Jednocześnie nie podawał prawdziwych informacji o miejscu, w którym się znajduje. To obudziło czujność mundurowych, którzy oczywiście wskazane miejsce sprawdzili. Nie znaleźli tam mężczyzny i rozpoczęli szerzej zakrojoną akcję poszukiwawczą. Zakończyła się sukcesem. Wieczorem znaleziono mężczyznę w jednym z domków letniskowych na terenie miasta. 39-latek był już mocno wychłodzony. Mówił policjantom, że nie chce już żyć. Odnalezionego przekazano pod opiekę lekarzy.